Chociaż 2018 rok dopiero się zaczął, to Centrum Kultury i Sztuki kończy już pracę nad tegorocznym repertuarem. Jak przekonuje placówka, nie zabraknie atrakcji dla widzów w każdym wieku. Już w marcu będziemy mogli usłyszeć w klubie muzycznym zespół Kloster Keller. W lutym wystawa Beksińskiego. W kwietniu będziemy gościć Krystynę Jandę. No i pewnie wszystkich ciekawią, co w tym roku na Sobótkach Tczewskich. Więc w tym roku wystąpią bracia Cugowscy, wystąpi Dawid Kwiatkowski. To są działania zaplanowane na sobotę. Wszystko zakończy się pokazem Teatru Ognia. Natomiast w niedzielę Rewia Orkiestr Dętych, Koła Łowieckie, a także Kabaret Kałamarz. Będziemy również bawić się podczas imprez letnich w amfiteatrze. W tym roku będzie tych imprez mniej, natomiast myślę, że gwiazdy będą większego formatu, bo usłyszymy podczas festiwalu Undergramy Monikę Brodkę, usłyszymy Kamila Bednarka, podczas Biesiady Disco Polo wystąpi Sławomir, zespół Art After Party, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. We wrześniu kolejne spektakle, Zbrodnia małżeńska z Emilią Komarnicką. W październiku Teatr Warszawski, zobaczymy sztukę Być jak Elizabeth Taylor, a wystąpi Małgorzata Foremniak, wystąpi Sambor Czarnota. Koncert sylwestrowy już również mamy zaplanowane, w tym roku będą to największe arie operowe, operetkowe, największe przeboje musicali i muzyka filmowa. Szczegółowy harmonogram placówki można znaleźć na stronie www.cks.tczew.pl oraz w kalendarzu imprez na naszej stronie.